Szanowni Państwo, przed nami 3 maja, święto uchwalenia konstytucji pierwszej w Europie, drugiej na świecie, konstytucji, która była wyrazem pragnień patriotów polskich, pragnących naprawić państwo. Państwo, które było ograniczone złym prawem, wojskami zaborców. Przyjęto konstytucję, która zmieniała ustrój państwa, która wprowadzała zwiększoną ilość wojska. Niestety to dzieło, to wielkie dzieło, które świętujemy, które było wyznacznikiem dążeń Polski w czasie zaborów, zostało pogrzebane najazdem wojsk zaborczych. I my teraz stoimy w sytuacji takiej, kiedy będziemy podejmowali, teraz podejmujemy i będziemy podejmowali decyzje co do naszej wolności, co do naszego państwa. Mając to wszystko na względzie, chciałbym Państwu życzyć, abyśmy ten czas, który jest przed nami, jak najlepiej przeżyli, żebyśmy podejmowali jak najlepsze decyzje. A na ten weekend majowy chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego. Cieszmy się tą wolnością, którą mamy, spędzajmy czas na świeżym powietrzu.